Gmina Kościelec może pochwalić się, że ma ludzi z żelaza. Miano Ironmana zyskuje się, biorąc udział w zawodach triatlonowych, podczas których trzeba pokonać dystans prawie 4 km pływając, następnie przejechać rowerem 180 km, po czym przebiec 42 km. Tego wydawałoby się nadludzkiego wyczynu dokonał mieszkaniec gminy Kościelec Arkadiusz Olczak. We wrześniu ubiegłego roku podczas Mistrzostw Polski w triatlonie ukończył swojego pierwszego Ironmana i zajął 11 miejsce z czasem 12 godzin 28 minut. W ślady ojca idzie jego syn Jakub Olczak, który również w Malborku zadebiutował na dystansie 1/4 Ironmana i wywalczył trzecie miejsce na podium w kategorii M18. Na 54. sesji Rady Gminy Kościelec obaj panowie odebrali z rąk wójta gminy i przewodniczącej Rady Gminy statuetki zasłużone dla gminy Kościelec oraz listy gratulacyjne. List gratulacyjny. Pan Arkadiusz Olczak. W imieniu władz samorządowych gminy Kościelec mamy zaszczyt złożyć na Pana ręce wyrazy szczerego uznania i serdeczne gratulacje za wybitne osiągnięcia sportowe. Życzymy powodzenia, siły woli i pewności siebie, aby każde osiągnięcie zbliżało do spełnienia marzeń. W życiu osobistym było pełne dobrych emocji i szczerych uczuć, dobrych wyników i pięknego zwycięstwa życzę. Przewodnicząca Rady Gminy Kościelec i wójt Gminy Kościelec. Po prostu ma syn jak tata, no nie? Też po prostu wręczam list gratulacyjny. Taka sama treść. Szanowni Państwo, z olbrzymią satysfakcją wręczamy te wyróżnienia naszym sportowcom. Jednocześnie chcemy pokazać, że tacy ludzie są na terenie naszej gminy, że działają, ale przede wszystkim, Szanowni Państwo, promują naszą gminę i to jest bardzo, bardzo ważne. No, miło jest po prostu słyszeć, że nasi mieszkańcy osiągają tak wysokie rezultaty, wysokie miejsca. Dzięki oczywiście treningom, ciężkiej pracy i dlatego gratulujemy Wam tych wszystkich, chcemy pogratulować tych wszystkich osiągnięć i życzyć dalszych naszych wspaniałych sukcesów. Wszystkiego dobrego Wam życzę i też pragniemy, no, znaczy naszym zamysłem było, aby radni czy ewentualnie mieszkańcy poznali Was po prostu, że tacy ludzie są, że tacy ludzie działają, trenują. Wszystkiego dobrego. Prawny. Dziękuję. Jeszcze. Także dziękuję bardzo. Może byśmy prosili, żeby Pan Olczak może przybliżył, co to jest ten Ironman, nie? Tak. Ironman to jest najdłuższy dystans w triatlonie. Składa się na trzy etapy, składają się na ten dystans, jak w każdym triatlonie. Pierwszy etap to jest pływanie, 3 km 800 metrów. Potem jazda rowerem 180 km. I na koniec bieg 42 km, czyli pełny maraton. Całkowity dystans to jest 226 km. Nadmieniam, że we wrześniu, powtarzam, chcę pobić rekord trasy, bo to jest w tym samym miejscu, także zobaczymy, mam nadzieję, że się uda. Pływanie odbywa się na rzece Nogat przy zamku w Malborku. Później jest wyjście z wody, strefa rowerowa i w kierunku Człuchowa jazda rowerem, 4 pętle po 45 km, a później bieg jest w parku i na terenie zamku. Oczywiście meta też jest na terenie zamku. Wszystko wiemy, dziękujemy. Naszym kościeleckim Ironmanom życzymy kolejnych udanych startów.